Dzisiaj na Extreme znalazłem taki oto domek. Domek, który ma mieszkańca, lecz okolica dookoła jest zupełnie pusta. No, chyba że liczyć te koble tutaj rozstawione w losowych miejscach, to można powiedzieć, że nie jest pusta. Bo oczywiście jest to łąka, czyli biom, na którym nie ma zazwyczaj drzew prawie w ogóle. Ale dzisiaj przyjdziemy do tego widza i powiemy mu, że chcemy zasadzić jedno drzewko, które finalnie wyrośnie na ogromne drzewo. Drzewo, które finalnie zje cały świat. Brzmi absurdalnie? Może. Bo to kolejny odcinek Minecraft Extreme! Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i piszcie swoje propozycje na kolejne trole. Te lepsze na pewno zrobię i dam wasz komentarz na ekranie. Tym bym dał, ale ten troll musiałem wymyślić sam. Od razu powiem dla jasności. Ten teren jest bardzo pusty, więc tutaj chyba nie będzie trudno o jakąś atencję dla nas. Weźmy sobie sadzonkę i myślę, że chyba posadzimy zwykłą sadzonkę. O, zwykły oak, czyli dąb. To jest dąb? Oak to dąb? Czy oak to nie dąb? Głupia rozkmina strasznie. Dobra, idziemy sobie po prostu. Na pewno go gdzieś obok spotkamy, więc sobie tutaj idę. Okej, on jest tam na lewo, a my na przykład postawmy nasze drzewko gdzieś tam. Zaraz, czy on nas widział? On nas nie widział. Okej, dobra, postawię sobie je tutaj. Teraz ja mam GM-a. Dobra, GM0. Tak, w razie gdyby... Czy on nas zauważy? Przechodziliśmy? Czy nas nie zauważył? Czy można tą sadzonkę zebrać? Można tą sadzonkę zebrać. Może zróbmy tak. Zacznijmy tutaj chodzić. Totalnie losowo. Ja nie wiem, czy nie jestem za daleko od jego domu. O, to właśnie, byłem za daleko od niego samego. Może zróbmy tak. Stoimy sobie bokiem do niego, tak jakbyśmy go nie widzieli. Kiedy on nas zobaczy, to zaczniemy iść i postawimy drzewo. On coś robi wokół domu. Nie wiem za bardzo, co robi. Rozwala ściany. On, zaraz, czemu sobie psuje domek? Nie wiem, o co chodzi, ale on... On wymienia bloki w swoim domku. Okej, okay. Czy ja mogę trochę atencji? O. Dobra, zainteresował się nami, więc my idziemy po prostu do przodu i postawmy to drzewko jeszcze zanim go zauważymy. I dobra, on stoi za nami. Tak, on stoi tam za nami, widziałem jego głowę, tak wystawała. Dobra, i zacznijmy tutaj dookoła tego drzewa, tutaj wycinać trawę. Udajemy dalej, że go nie widzimy, że nie jesteśmy totalnie świadomi jego obecności. A przynajmniej tak jakby, o, dobra, nie, teraz już wszedł nam w wizję. O, podchodzi do nas, podchodzi, czy on ma miecz? Jego skin jest straszny. Nie, dobra, stan, już myślałem, że po prostu do mnie przyjdzie i mnie zabije. Co tu robisz? Sadzę drzewo. Czyli w sumie jakby powiedział nikt na Extreme nigdy? Znaczy teraz już nigdy, bo powiedzieliśmy to my. Ale że sadzisz drzewa na serwerze? Nie! Sadzę to jedno drzewo. To! Się rozgląda... nie wiem, czy na pewno chyba chodzi o tą sadzonkę. Ale dobrze, weszliśmy z nim w jakąś taką głębszą wymianę zdań. Przez to od razu możemy popchać akcję do przodu i przynajmniej wiemy, że nas nie zabije. Znaczy chyba nie będzie chciał, bo gada z nami normalnie. A jego domek też jest taki odsłonięty, że on chyba nie za bardzo liczy się z konsekwencjami budowania takiego domku. Coś pięknego po prostu. Najlepsze jest, że ten domek znalazłem nawet nie teleportując się do gracza, tylko po prostu lecąc przez mapę. Więc nawet tego nie znalazłem na cheatach. Tylko po prostu to znalazłem. Piszesz, jakbyś przeszedłeś tyle mapy, żeby zasadzić drzewo. Co? O czym on pisze? Nie rozumiem. Możesz pisać bardziej poprawnie? Sorry, ale piszesz, jakbyś przeszedłeś tyle mapy, żeby zasadzić to drzewo. I jeszcze to jest podobno pytanie, więc ja nie wiem, co to jest za pytanie. Naprawdę, widzowie, nie rozumiem. To jest szyfr Enigmy. Dobra, włączę sobie światło w pokoju, bo mam zasłonięte rolety, a jak piszę, to muszę patrzeć na klawiaturę? Co? Że co? Słuchajcie, w momencie, kiedy to nagrywam, co prawda jest godzina 20, ale za oknem jest totalnie jasno. W skrócie, po prostu chciałem zasadzić to drzewo. Ono jest mega ważne. To nie jest takie zwykłe drzewo. On w ogóle... Czy on gdzieś poszedł? Przepraszam. Dobrze, te rolety jakiś ten... No i co? Będziesz czekać, aż urośnie? Tak. I będę go chronił przed zagrożeniem. Ty powinieneś zrobić to samo. Dbajmy o nasze drzewko. A zobaczysz, co z niego wyrośnie. Zasadzić drzewo? Nie wiem, on jest jakiś...
On jest jakiś cofnięty o kilka zdań w konwersacji do tyłu. Mamy już zasadzone. Mówię. I co napisał? I nico. Trzeba go pilnować. Mam bronić to drzewko? Tak. Dobra, wezmę teraz sobie szybko na creative trochę tych. Dobra, o, tak omuruję dookoła. Teraz jest bezpieczniejsze. To powiedz mi po co? Po co? Zobaczysz po co. Zrobię tak, z drugiego konta zrobię game rule, random tick speed dam na 2000. O, dobra, urosło. Dobra, teraz to cofnę. Ok, gdzie mieszkasz? Nie mieszkam nigdzie. Jestem koczownikiem. Co tak szybko to urosło? Bo to specjalne drzewo. Zobaczysz z czasem. Mam pomysła w sumie, co możemy zrobić. Z drugiego konta, coś czego nie będzie widać. Zróbmy tak, tutaj postawmy dirta. Dobra, i kolejną sadzonkę, sapling, okej. Okay. I weźmy bone milla. Tam nic nie pisze, dobra. I znowu wyrośliśmy. O, widzisz? Rośnie cały czas. I nie będzie przestawać. Ej, ale dobrze to wygląda. A się patrzy na to po prostu, ale ten jego skin jest naprawdę przebojowy. To wchodzimy na górę i bazę robimy tam. Nie! Zostaw to drzewo. Ono musi się najpierw samo rozwijać. Jeszcze jest za małe. Dobra, zróbmy tak. Weźmy sobie torcze i rozstawmy tutaj w ogóle wokół. Robi się zima, co ja gadam. Robi się noc. A nie chciałbym tutaj za bardzo w ciemności cały czas z nim siedzieć. Więc oświetlamy to dookoła. Tak nawet trochę dalej. Słuchajcie, widzowie, to drzewo naprawdę mam plan zrobić ogromne. A po to będzie jeszcze, no, miejmy nadzieję, nie jeden plot twist. Dobra, i tutaj też stawiamy pochodnie. On po prostu stoi. Pas lotniskowy robisz? Oświetlam, by drzewko miało dużo światła do porostu. Znajdą nas. Mówi to chłop, który ma taki dom. Ja wam coś pokażę. Nie dość, że on ma taki dom, to on sama tu jest całą okolicą oświetloną. Chłopie, o czym ty mówisz? On ma do mnie jakiś problem. Co jest? Dobra, w międzyczasie ja sobie tutaj na drugim kącie tylko sobie tak ustawię tutaj kamerkę. Lepiej. Będę dorabiał kolejne drzewo na górze. Okej. Okay. Pyk. Dobra, urosło jeszcze wyższe. Ja już będę szedł coś sobie budować. Okej. Okay. Wypatruj zagrożenia. Gdybyś kogoś widział, kto chce się zbliżyć do drzewa, to mów. A go dojedziemy. A po sobie może chyba dalej budować dom. To tyle spoko. Ja to jestem oczywiście na drugim kącie jeszcze. To tyle spoko, że możemy teraz się zająć o wiele lepszym budowaniem tego. Na przykład zróbmy tutaj jakiś korzeń, który będzie z tego wystawał. No tak, bo to drzewo, słuchajcie, to będzie naprawdę istny majstersztyk. Znaczy, mam taką nadzieję. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego doświadczenia w budowaniu drzew, więc wszystko buduję totalnie na wyczucie. Gdzie on jest? Bo to jest w ogóle delikatnie on jest gdzieś dalej, dobra, a nawet nie patrzy się na to drzewo. Zróbmy tak, oczywiście trzeba by tutaj stopniowo powiększać pień. Gdyby zobaczył, że tutaj się coś buduje, to przynajmniej widzi, że ja stoję z boku, a te bloki mogą sobie wylać, jakby to drzewo samo z siebie rosło. Dobra, bo tutaj te kąt, na którym buduję, to jestem tutaj niewidzialny, więc tutaj zagrożenia żadnego nie ma. Ale ej, on widzi z daleka, że to jest coraz większe i że ja tutaj stoję, a to drzewo po prostu samo tutaj się rozrasta. I może zrobię tak, że od razu jak się tutaj patrzy, to znowu wyrośniemy to jeszcze troszkę wyższe. Dobra, bo on się patrzy z daleka, ale się patrzy. Dobra, pyk, no dawaj, wyższe jeszcze, tak. I znowu coraz wyższe. On aż podchodzi, obadać co się dzieje. Ja tutaj stoję całkowicie niewinnie, coś tam ruszę ten. O, na przykład podejdę i postawię światełko i znowu sobie stanę. Rośnie szybko, co nie? Ty! Dobra, Yeti pisze, co jest? Mówiłem, że to specjalne drzewo. Jak drzewo tak rośnie? To enchantowana sadzonka. Jak to zrobiłeś? Sadzonka z enchantem... Bo ja wiem. Unbreaking 3. Nieskończone zasoby drewna. Nie traktuj tak tego. To nasz przyjaciel. Tutaj mniej więcej gadając z nim, powoli się wyzbywam też dolnych warstw liści. One wyglądają pewnie u niego tak jakby znikały w momencie, kiedy oczywiście liście tracą dostęp do... Oj, bo tutaj jest to dobre, ale on się nie patrzy. O, dobra, git. Ale to na co ci to? Robię eksperyment. Po prostu. Chcę zobaczyć, co się z nim stanie. No tutaj obchodzi to drzewo dookoła. I wiecie co? No teraz nadchodzi faza, w której przydałoby się może to drzewo delikatnie zaginać. To znaczy, wiecie, no drzewo chyba nie może być aż tak proste. Dobra, to zróbmy tak. Słuchajcie, ja to tutaj na przykład buduję w tą stronę. Buduję mu korzenie. Jeden korzeń, drugi korzeń. Znaczy, korzeń. Co ja gadam w ogóle? Gałązki, no! Przecież drzewa nie mają
korzeni na górze. Korzenie są pod ziemią. Liście na dole zniknęły i jest grubsze, czym się wydaje. Tak, ono ewoluuje. Ej, a to naprawdę, w momencie, kiedy byście nie widzieli, że ktoś to buduje, to to po prostu wygląda, jakby ono samo z siebie rosło. No i trzeba też te gałęzie narobić w różne strony oczywiście, bo jeżeli będziemy tutaj chcieli dać potem liście, no to wiecie, no. Tu musi być dobre oparcie. Coś na górze się pojawiło. No, to gałązki. Może korona drzewa się robi. Jak to w ogóle wygląda od dołu? Ej, spoko to wygląda od dołu. Tylko jeszcze jedna sprawa. Możemy też zacząć w sumie pozbywać się tych liści tutaj na dole, żeby, wiecie, to wyglądało jak solidna podstawa. I ja, jak zauważycie widzowie, bardzo z różnych kątów zabieram to, żeby to nie wyglądało jakby po prostu było równomiernie niszczone, tylko jakby to się powoli... Znowu liście znikają. No tak! A zaraz wykwitną nowe pewnie. Proszę bardzo, nie ma za co widzowie, poradnik jak zbudować drzewo, nikt nie prosił, każdy potrzebował. A to wszystko w tak przyjemnym formacie. Powinniście tu stawić łapkę w górę. Dobra, jest to naprawdę bardzo gęsto. Już rozumiesz? To drzewo to coś więcej niż tylko drzewo. Nie, on napisał, że nie. O, dobra, zróbmy tak. Zacznijmy tutaj też w losowych miejscach dawać jakieś liście, co nie? Żeby one się tutaj zaczęły po prostu robić. Znaczy, żeby wyglądały, jakby się robiły. Możemy z tego zrobić sobie taką dużą wierzbę, jeżeli by dodać tutaj liany potem, przyspieszyć ich rośnięcie. Ja to najchętniej bym to zrobił w ogóle komendą, to znaczy te wszystkie liście, bo te liście, no, mógłbym po prostu dodać, tak jak mówię, no, jedną komendą, ale by to jakby on sobie stąd poszedł. Jakiś błąd enchantu pewnie. To nie błąd, to piękno natury. Ja gadam jak jakiś, nie wiem, jakiś dziwny typ. Dobra, ja sobie muszę coś testować pewną komendę. Dobra, on tutaj dalej nic nie napisał, tylko sobie się na mnie patrzy. Nie wiem, może coś tam pisze. Na drugim ekranie widzę jak coś. I ile to jeszcze będzie rosło, bo nie wiem, czy czekać na coś. Nie wiemy. Możesz sobie iść. Po czasie na pewno zauważysz zmiany. Tak go spróbujemy troszeczkę zbyć. Ja tu obserwuję, czy wszystko jest gites. On sobie chyba serio stąd poszedł. Tak, on poszedł tutaj obok, tutaj gdzie ja chciałem testować. Dobra, to przynajmniej wiemy, że go tutaj nie ma. Możemy zrobić tak. Post 1, nie wiem czy... dobra, zróbmy tak, może zróbmy eksperyment. Nie, dobra, nie wiem czy to wypali. Dobra, zróbmy tak. Post 1, post 2, replace 0 na oak. Jak to się nazywa? Leaves? Okej. Okay. I teraz game rule, random tick speed na 2000, szybko, że to znikło i że stały tylko te, co trzeba. O, dobrze. Jest git. Ej, dobrze to nawet wygląda. Znaczy, w miarę naturalnie. Teraz oczywiście potrzeba by było nam jeszcze dorobić jakieś, nie wiem, no grubszy ten korzeń na pewno. No korzeń, czemu ja mówię korzeń? Nie wiem. Nie mam pojęcia, widzę, czym ja to dzisiaj głupio gadam. Te korzenie to już wszędzie były. Na górze, na dole tego drzewa już wszędzie, no. I możemy w sumie, wiem, co zrobić. Chociaż... nie, no dobra, całkiem git to wygląda. Znaczy, no, mogło być gorzej, o. Chociaż jakby tak, dobra, zróbmy tak. Replace oak leaves na oak leaves. Tak z 4 razy. Ale też dodajmy tutaj 0, okej. Okay, żeby po prostu było mniej jeszcze tego. O, właśnie, żeby to po prostu było bardziej takie nierównomierne, takie bardziej prawdziwe. I doróbmy też oczywiście jakieś gałązki malutkie. No, tutaj to już nawet możemy to ręcznie zrobić, tak w miarę uznania. No i tu... teraz na pewno będzie wyglądać o wiele bardziej realistycznie. Znaczy, pomijmy w ogóle fakt, że nie ma takich drzew w Minecrafcie. No ale cóż, Enchant Unbreaking 3. Cokolwiek mam Breaking 3 do porostu drzewa, nie wiem. Ważne, że jakoś z tego wyszliśmy. Ciekawe, co powie chłop, jak tu wróci, że to już całe zarośnięte. Tak zaczęło delikatnie tylko rosnąć na jego oczach, a teraz to już jest, no, kawał drzewa. I to ogromnego drzewa. Wygląda, no, coraz lepiej to drzewo. Te liście powoli sobie tutaj znikają. I dobra, bo już tutaj przyszedł. Ja sobie tutaj nie wiem, na przykład zacznę zbierać te sadzonki i jabłka. Ej, ale jabłek to jest naprawdę sporo. Co jest? No całkiem duża ilość. Fajne, co nie? Największe drzewo w Minecraft. Masz jeszcze takie? Nie. I po prostu to będzie najprostsza odpowiedź. Ale nie, no wygląda, słuchajcie, ja to, że komendą zrobiłem te liście, to całkiem realistycznie, ale gigantyczne. No. Dobra, mam pomysła kolejnego. Czyli zróbmy tak. Weźmy Wanda, zaznaczmy odtąd, powiedzmy gdzieś dotąd, expand 100D. Zamienimy 2 na course dirty, okej. Okay. O, nagle się zrobił wszędzie dirt. On tego nawet nie zauważył. Wygląda lepiej
lepiej niż te w grze. Jeszcze nie zauważył, że na ziemi tutaj się dirt porobił. Może zróbmy, jeszcze raz wpiszmy tą komendę. Dobra, nie wiem, czy to wystarczy. O nie, widzi, że tutaj się coś dzieje. My też się ruszmy, żeby tak w miarę realistycznie wyglądać tutaj. No bo trudno się gra na dwóch kątach, ale on też często po prostu stoi i nawet nie rusza kamerką. Zaczyna się. Dobra, i wpiszmy jeszcze raz tą komendę. Nie wiem, czy na jego oczach coś się zrobiło, nie? Nie widział to znowu, kurde, szkoda. Dobra, może znowu? Jeszcze raz? Dobra, żeby zauważył. Może trzeba tu wodę doprowadzić, bo dirt się robi. To drzewo musi się czymś karmić. Dobra, zaznaczmy jeszcze większy teren. Zaznaczmy się, żeby zaznaczyć po prostu teren tak duży, by po prostu w całym zasięgu jego wzroku tak się robiło. Trawę je? Nie wiem. Pierwszy raz je sadzę. Bo tutaj widzicie, to jest taki mały obszar, nie? I to jeszcze jest widoczne. Może nie dla niego, kiedy tutaj stoi, ale no, ale jest widoczne. Dobra, teraz zróbmy tak. Expand 100 u 100D i zróbmy jeszcze raz tą komendę. To skąd wiesz, że tak musi być? Bo jak tak się dzieje, to tak musi być. Proste. Dobra, tutaj wszędzie się to pozmieniało. Może dajmy teraz trochę mniej tego. Na przykład po prostu, znaczy więcej core z dirta. Dobra, aż nie wiem, czy serwera nie przylagowuje takie coś. Nie, chyba jest git. O, wielki drzewie! Rośnij jak najwięcej! Musiałem, sorry, czemu tutaj coś sadzi? Dobra, więcej core z dirtu. Po prostu już, słuchajcie, całą tą okolicę zaśmiećmy. Ej, podejdę do niego. Co robisz? Czemu zabierasz miejsce wielkiemu drzewu? W międzyczasie jeszcze wklepię kolejną komendę na zmianę tego. A może jeszcze bardziej kolegów mu robię. Wielki drzew o to nie prosił. Dobra, i zmieniam dalej dirta na core z dirta. Już tutaj wszędzie praktycznie jest core z dirt. Dobra, jeszcze bardziej zmieniam w momencie, kiedy on pisze. Dobra, daję się patrzeć na to drzewo. Ej, ja wiem, co możemy zrobić! O kurde, ale to nie teraz, kurde, już mam tam komendę zaznaczoną. Dobra, po prostu zajmijmy już wszystko nad core z dirta. To jest po prostu najlepszy wybór. Let's go. Dobra, wszędzie jest core z dirt. I teraz masz numer telefonu do drzewa, czy pisze ci SMS-y? O co mu chodzi? Dobra, teraz trzeba powoli, stopniowo pozbywać się grasu, czyli tutaj tych wszystkich... Dobra, nie wiem, czy on to widzi. Czy to, co to jest? Aha, talgras, okej. Okay. No, pisałeś, że drzewo tak chce. Drzewo robi wszystko według uznania. Natura jest silniejsza niż my. Dobra, zaczynam grać jak jakiś, nie wiem, heretyk. Ale tu się łyso robi. Widać, drzewo tego potrzebuje. O nie! Trzeba chronić drzewo! Dobra, udaję, że bije zombiak. Ej, ten zombiak sobie zrobił taki krok, jakby chciał drzewo atakować. Co jest? Idealnie się to zgrało z tym, co w sumie chciałbym zrobić. Dobra, zabierzmy mu te jego sadzonki i wydeptajmy to. W międzyczasie dalej pozbywamy się grasu. Gras i talgras. Ej, on w ogóle przed domu. To się naprawdę zrobiła pustynia. Yo. Dobra, pozbądźcie się po prostu całego grasu. Dobra, gras na zero i tyle. I jest łysy, bo on jest w domu. Ej, a to się naprawdę zrobiła pustynia. A tu co? A tu mi się pewnie chunk nie ładuje. To na pewno jest to zmienione, tylko mi się coś zepsuło. A się tu zrobiło, no. Zróbmy tak. Replace. Core dirt. Na oczywiście core dirt, ale jeszcze soul sand. Okej? Okay? Że ty się po prostu jeszcze soul sand robił. Tutaj przyszedł do mnie. Ej. Dobra, teraz się cały czas zmienia. Dodaję jeszcze więcej soul sandu. Patrz, co się dzieje. Świat obumiera na cześć drzewa. Coś pięknego. Się chyba zaczyna powoli bać. Dobra, dalej zamieniamy. Weźmy też może zapalniczkę i zacznijmy podpalać w losowych miejscach. Ale, że co się stanie? Nie wiem. Dobra, on tutaj próbuje gasić ten niebieski ogień. Napiszę mu, że ogień dusz. Nie gaś go. Uderzę go. Co robisz? On mnie teraz uderzył, że prawie mnie zabił. Ogień dusz jest znakiem. Dobra, rozpalamy dalej ten ogień dusz tutaj. W sensie, no, wiadomo, soul sand, więc blok dusz, a ogień... Nie wiem, czy to się nazywa ogień dusz. Tak naprawdę nie mam pojęcia, jest po prostu niebieski i jest z dusz. Ale niszczy się wszystko. Niszczy? Teraz dopiero jest tu pięknie. O, wielki drzewie! Dziękuję za tą możliwość bycia tutaj. Co ja z tego zbuduję? Co z czego zbudujesz? Trzeba rozwalić to drzewo. Zapisać takie zapytania. Chory jakiś jesteś. Ej, może zróbmy tak, że podpalimy mu domek. I tak, i dojdziemy dużo tego. Dobra, jego domek się pali. Ja sobie tutaj stoję, totalnie nie pozory, tak jakby się nic nie działo. No ale nie widzi, że wszystko się niszczy? Niszczy? Pięknie tu jest. Ja to powtarzam chyba drugi raz. Wielki drzew chyba nie lubi twojego domku, bo widzę, jak się tam pali.
No to zauważy, tak on biegnie. A to już chyba nie zdąży do tego domu go ugasić. O, już i tak mu się trochę spaliło. I że ten Sousand go zatrzymuje. Ta, no, próbuję to gasić tutaj, ale... dobra, zróbmy tak. Podpalajmy to dalej i oczywiście dużo, dużo niebieskiego ognia dookoła. Dobra, i z drugiej strony, bo podpalmy to teraz, już tego nie ugasi, bo nawet nie widzi w sumie. Dobra, on idzie z... z siekierką, a ja może by tej kusał, to ja bym robił jakiś rytuał. O, tak sobie po prostu. To się porycie, jak jakiś gość przychodzi do was, sadzi takie drzewo, a potem robi przed nim modły. Zniszczył mi domek. Wielki drzew może nie lubi ingerencji ludzkiej. Może się po prostu wyprowadź. Ten troll totalnie zmienia całkowicie wszystko. O nie, on to podpalił! Co robisz? Zostaw wielkiego drzewa! Ej, dobra, ja nie wiem, czy ja to zdołam ugasić. Może zacznę go bić. W imię wielkiego drzewa! Zabiję cię! Dobra, i po prostu go atakuję, bo to zaatakuje. Słuchajcie, my widzowie nie mamy z nim szans. To jest, wiecie, jeszcze jedno uderzenie mieczem jest po nas, ale to nie jest ważne. Teraz, co się stało? Czy on wpadł do... Czy on wpadł? On wpadł... Mu się pali, czy on to przeżyje? O, przeżył to. O nie, o dobra, on idzie to po prostu spalić. Ja sobie w ogóle usunę itemy w ekwipunku. I zróbmy może tak, nie wiem, czy ja będę w stanie wszystko to cofnąć. Ale dobra, spróbujmy. Napiszmy undo. Po prostu cofajmy tak dużo, jak możemy. Dobra, cofamy cały ten świat. Wraca trawa. Ej, ale to wygląda. On chyba, czy on widzi, że się wszystko zmienia? Że wraca zieleń? Chyba widzi. Tak, widzi, że wraca zieleń. Patrzcie, i trawa nagle wraca. Yo! Ej, dobra, możemy wszystko to cofnąć do stanu początkowego. I teraz replace Corsdirt na Corsdirt 2. Dobra. I dalej to zmieniamy, że niby wiecie, że niby paląc to drzewo ratuje ten świat. Przynajmniej dajmy mu się tak poczuć. Dobra. I po prostu zamieńmy już całego Corsdirta na 2. Tak jakby świat wrócił do normy. Ale efekcik. I zacznijmy strzelać piorunami może w to drzewo. Tak, Summon, Lightning Bolt. Tak, strzelajmy piorunami w to drzewo. On na pewno to słyszy i widzi. Dobra, wszędzie w to nawalamy piorunami, że niby wiecie, wielkie drzewo grzmi. Ta, ale to jest epickie, yo. I całe drzewo poszło do spalenia. Ej, z niego nic nie zostanie chyba. On nawet te korzenie tutaj musiał powycinać siekierką. On chciał mieć chyba pewność, że to drzewo naprawdę zniknie. I dobra, zróbmy tak. Zaraz, czy to się wszystko tutaj podpali? Jak nie, to nawet to pomożemy temu, żeby żadnych śladów nie było. Nie, dobra, wszystko się spali, wszystko zniknie. I co frapek? Ej, on napisał w czacie! I co frapek? Drzewo spalone uratowałem swoją basę. Dobra, to może zostawmy go w takiej świadomości? On nie wiedział, że mu się pali tutaj ten. Ale widzę, że on sobie to szybko odbuduje. Dobra, widzowie, dzisiejszy troll naprawdę był epicki. Jeżeli też jak uważacie, zostawcie łapkę w górę. I co? Filmy są codziennie. Do jutra. Yo!